Hej, hej, witam Was serdecznie z tej strony Elsie. A Wy jesteście na moim streamie. Co tam u Was, co tam, jak tam? I to by mi się przydało. Czy jestem przeciążona? Nie, nie jestem przeciążona. Dobra, i to weźmiemy sobie na trójkę i pusty worek se weźmiemy na piąteczkę. Zaczęła się nam jesień. A my mamy, o, kapustę do zebrania. Dobra, i teraz nawóz. O, będziemy mieli trochę tego do ogarnięcia. Zasadzimy pole, zaoramy. Nie trafiłam. Nie niszczę, tylko oram. Tak, to jest gówno. Mamy jesień, mamy tutaj nowe możliwości. Muszę upolować foksy. Tylko, że najpierw zasieję sobie. Muszę jeszcze pogadać z ludźmi w miasteczku. Mało kasy. Jezu, ile mam mięsa pieczonego. Ile futra. No to same futra zebrałam. Lipa. Gnój, gnój, gnój. Oj, przeciążenie. Jeszcze właśnie zobaczę, ile mi podatków naliczą. 95, dobra. Nie jest źle. To jest jakaś lipna ziemia, ciągle muszę ją nawozić. Nie wiem, czy mi się to tak do końca opłaca. Łore pole, siaba da bada, amore. Łore pole, siaba da bada. Łomur jaty, usze grety. O, pudło.
Fajnie tak brać do ręki gnój. Ciężka robota w polu. Przydałby mi się jakiś mudzin. Tylko że nie chcą się zatrudnić u mnie. Muszę im jakiś dom wybudować. Co ten koteł robi? No, siemasz Leonard, witam cię. Dawnośmy się nie widzieli. W szczególności jak siedziałam ci na ogonie. A ty dzisiaj tak zasuwałeś, tak jechałeś szybko, że masakra. Ja ci mówię wolno, bo ja dawno nie jeździłam, a ty swoje. O, nawet energię się traci na sianie. Nie, torba mi się popsuła. Obie torby mi się popsuły. O, szybko poszło. Osiem kapusty. No niby szłoby coś z tego ugotować. Dobra, to na razie wsadzimy tą kapustę. Siemasz, Wakos. Chowamy kapustę. Babka lekarska, nie. Dziurawiec, nie. Kapusta. Ciągle nie ten guzik. To ma 100%. No dobra. Wzięłam ten worek? Wzięłam. To worek ustawimy na piąteczce. I lecimy siać dalej. Cena Mediwa się zwiększyła, moi drodzy. Więc jest lipa. Teraz jest 100 zł praktycznie. Więc jak ktoś chce, to taka ostatnia chwila, żeby jeszcze się wyrobić po cenie, myślę, tańszej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na 14. 14 gnoju potrzebuje.
Dobra, a ile mamy? Ile mamy włóczni? Jedną. Uuu, niedobrze. Tu mamy jakieś kłody. Mamy jedną kłodę. Trochę lipa. Potrzebujemy więcej do polowania. Musimy lisa upolować. Żeby ruszyć dalej. Rozkminiłam, kochani, że fajną metodą na zarabianie jest zbieranie patyków. I babek. To są babki, a. Grzybek Kania. I proszę bardzo, babka lekarska. Babka lekarska warta 2. Na zdrowie, Leo. Co ci, kocie? Mało waży, a można ją ładnie sprzedać. Dobra. A my lecimy dalej na poszukiwania lisa. A w międzyczasie babę pozbieramy. O, dobra, dzięki Wakos, że wrzuciłeś info. Leo wczoraj jak patrzył, chyba było więcej. O, dziękuję, dziękuję. Tylko, że mi się... A, dobra, following. Dziękuję. Przez moment mi się nie wyświetliło. Jesteśmy przeciążeni, a tam mamy królika. Przy królikach często są... Jest! Lis! Dobra, wywalić kłodę, wywalić kłodę. Gdzie ja mam tą kłodę? Kłoda, wywal. X. Dalej jestem przeciążona. Gdzie ten lis? O, jest. Może mi się uda. Ostatni do achievementu został. Uch. Może jestem ślepa, ale ja go nie widzę. Nie mówcie mi, że wpadł w tekstury. Dobra, no w grunt, że mamy zaliczone. A co nie dostanie? A czemu chcesz moda? Wakos, skoro ty nie przychodzisz do mnie na streamy. Żeby przychodzić, żeby być moderatorem, trzeba co najmniej być na streamach. Postaw pole. Nie chcę stawiać pola drugiego. Ja chyba to zrobię na zasadzie prostej. A, za blisko. Zrobię takie jedno polko. No ogólnie to jest taki, nie wiem, no średniowieczny survival, jesteś jakimś tam bratankiem kogoś tam i twoje miasto zostało zniszczone przez wojnę, no i docierasz do wioski, gdzie mieszkał tam twój wujek i tak dalej, on całą tą wioskę zbudował, no i musisz polować, uprawiać, budować dom, wykonywać misje takie poboczne. No już widzę, że tu mam dwie misje. Musisz zbierać reputację u ludzi,
z wiosek, żeby móc ich rekrutować do swojej wioski. Bardzo sympatyczna, szkoda tylko, że to nie jest multiplayer. Niestety udźwig masz ograniczony. O, do Sobiemira pójdziemy. On sprzedaje gnojówkę. Ale naprawdę można się bardzo w nią wkręcić. Trochę ubolewam nad ekonomią tutaj, jak jest zrobiona, ale pokaż mi swoje towary. Co ja bym ci mogła sprzedać? Bym ci sprzedała babkę lekarską, czubajkę kanie, dziurawiec zwyczajny, pieczone mięso z sosem. Widzisz, nie ma pokazu. A nie, faktycznie, on ma kasę. Faktycznie jest pokazana kasa. A co tam? Kamieni ci nie dam. Gnojówka by mi się przydała. Tylko pytanie, czy się nie przeciążę, bo potrzebuję tego około 10. Uuu. Nie chcę ze mną już gadać. Niewłaściwa odpowiedź. Alvin. O! Historia Alvina. Nowe zadanie. Dobra, przyznam, że nie czytałam. Nie. Ja streamuję wszystko. Przepraszam. Ja streamuję wszystko. Zależy, jaka gra się trafi. Ja akurat teraz jestem na etapie właśnie Medievala. Medieval mnie bardzo wciągnął. No ale to ile to? Raptem dwa streamy były teraz takie. Lamberta. Wiek 18. Wyglądasz staro. Aprobata. Na szczęście wstrzeliłam się. O. Trudno. Czy mogę ci coś powiedzieć, piękna damo? Czy ktoś powiedział ci, że masz piękne oczy? Yeah! Trafiłam. Pani, wydajesz się bardzo wysportowana. Wygląda na to, że masz siłę dzika. Yeah! To jest to, co kobieta chce usłyszeć. Dobra, skończyły mi się opcje rozmowy. Kinga! Hej, Kinga! Teraz staramy się teraz... gęsi mnie przepchnęły! Dobra. No niestety te rozmowy są nudne. Dobrze. Dobrze, może się ze mną hajta. No, uczucie duże. Jeszcze aprobatę by się ten... Dobra. Dyplomację w ten sposób podbudowujemy. Jeszcze tam gdzieś mamy jakieś zadanie. Siemasz, Wilburga. A, pudło. O, Uniegost. Pokaż mi swoje towary, kolego. Nie ma nic ciekawego. Co? Ten worek jest u niego warty 190? Jak ja bym chciała mi sprzedać worek, to bym dostała za to... Nie powiem ile. Pewnie 5. Hm.
Dobra, idę tam, bo tam są ludzie, których chcę rekrutować. Ojej, dużo ich. Tam jest jeszcze Alvin z misją. A, to ten, co mu zero wskakuje. O, coś naprawili. O, jaka blondyneczka. Jej nie kojarzę. O, szybko poszło. Tylko, że nie chce ze mną flirtować, co za małpa. Postaram się jutro też streamować. A co, spodobała ci się gra? O, aprobata. Zaraz będziemy tutaj... Oda. O, lipa. Oda, nie jesteś dla mnie. A ty? Emerytko? Wiek 20. Uczucie zero. O, pudło. Próbujemy dalej. Wybacz, ale mam męża, spadaj. Norberta. Nie jesteś ładna. Nie chcę cię za żonę. O, i aprobata zero. Aprobata zero. Coś im się zbugowało w tej kwestii. O, dzięki. Wiele jeszcze nie zobaczyłeś mojego streamowania. Oj, pudło. O, dobrze, dobrze jest. Może się ze mną hajta. Dobrze, trafiłam. Siła dzika. Dobra, 76. I lipa. No i dobra. Jeszcze tutaj mamy jakieś zadanie. A... Tutaj mamy zadanie. O. Potrzebuję pomocy silnego mężczyzny. Zapłacę za to. Muszę wyżywić rodzinę, ale jedzenie zaginęło. Mamy monety, ale nie mam czasu. Dobra. Dobra, tylko co ona chce ode mnie w sumie? No tak w sumie nie powiedziała. Powiedziała, że gęby do wykarmienia. Dostarcz do Alvin jeden patyk, aha. A i tu jest gęby do wykarmienia, okej. Okay. 60 monet, 3 reputacji, 4 mięso, 3 jagody. Uuu. To najpierw idziemy do Alvina. No, trzymaj się, Kowi, trzymaj się. Idziemy dostarczyć patyk i zaraz pójdziemy po jagody. Gdzie ty jesteś, Alvin? Masz patyk. Historia Alvina zakończona. Ona jest bardzo specyficzna. Bo-bo-bo-bo-bom. No i lipa. Może nie to? Nie chcę go zabić.
Idziemy na poszukiwanie jagody. I jagody, jagody. Wiem, że tam są gdzieś jagody. No, spoko, spoko. Ajajajajajajaj, żartowałam, idę po picie. Życie tracę, tracę życie. O, coś mi wskoczyło. Siemasz, Naro, witam cię. A my se coś zjemy. Aha, bo ja całe mięcho spakowałam. Sprzedałam, w sensie. Takowi, ile ty masz lat tak z ciekawości? Gdzieś tutaj było. A nie, nie, pytałam Kowiego. Dzięki, Naro. Zase tutaj sprawdzimy. Tak obstawiam, Leo. Po ciemaku ciężko się szuka jagód. Chyba to tak nie uda się. Trudno. Wow! Panie! No bez jaj. To był stresik. Budzisz się rano. Oj, cieplutko było. Sakra. Dobra, dobra, nie mądralinuj się tak. Ale było ciepluchno.
Moje włócznie. Poprzednio jakoś mi się udało znaleźć jagody. Jest. Mam. To są krzaki jagód, tylko że nie ma jagód. To co ja muszę... Nie no, bez jaj. Nie ta pora roku. Ja muszę czekać znowu do lata, żebym miała te. Bez sensu. Nie będę może ryzykować. A, Sobiemir, pomóż! Krowy mnie zaatakowały. O! No i fajnie. Idę z moimi przyszłymi rekrutami pogadać. No, serio? What the fuck? Uczyniłeś mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dziedzic! Dziedzic zapewni przetrwanie twojej dynastii. Aby go mieć, musisz najpierw znaleźć żonę, a następnie porozmawiać z nią, że jesteś gotowy na dziecko. 3 sezony później rodzi się spadkobierca. Opiekuje się nim matka przez pierwsze 2 lata, co oznacza, że nie może wykonywać żadnej innej pracy. Spadkobiercą można sterować, gdy jest młodszy. Przycisk V na klawiaturze. Ale ma on ograniczoną aktywność. Okej. Okay. Mam dla ciebie robotę. O. Możesz mi w czymś pomóc, ukochana? Aha, okej. Okay. O, aprobata minus 10. Zaraz się ze mną rozwiedzie. o, dyplomacja. I co teraz? Mam dla ciebie robotę. Brak jedzenia. Zły nastrój. A jak mam jej dać jedzenie? Odejdzie ode mnie za.
Gdzie ja mam wrzucić jedzenie, żeby ona mogła coś zjeść? Chodź, żono. Chodź, żono. No właśnie nie wiem, co mam zrobić. Nie ma tego w samouczku. Jak karmić swoich wieśniaków? Czy ona sama dojdzie do domu? Zapraszam sobie. A może to nie taki głupi pomysł. Znaczy jesteś teraz w fazie testów. Tak, to jest faza testów. Save 12. Ciekawe, czy się magicznie tam teleportuje. Leci i nie poleciało. Żono moja, gdzie ty jesteś? No już, zaraz, kłody się muszę pozbyć. Akurat przed zimą ją sobie znalazłam. Rzecz wymyśliłam. Nie wiem, co mam zrobić. To otwórz detale. Jakie detale? Storage needed. Musisz mieć składzik na żywność. Doła. Okej, no to muszę postawić. Stodoła? Nie. Magazyn na zasoby. Dobra, 10 kłód. Ja walę. To se wybrałam motyw. No to nie uda się, to się nie uda.
No, buduję. Na co mi tawerna? To musi być naprawdę przyspieszone działanie. Ja mam kłód 6, dobra, te dorzucimy. Magazyn na zasoby czy na jedzenie? Na jedzenie. Co to miało być? Jedzenie. A tu mam wannę. Jak ją zrobisz? Z dwóch beli. Trochę nie do końca o to chodziło. Jaka mobilizacja dla żony i dzieciaka. O, masakra.
Szczeniaku, siła! Zobacz, ile ja już tego lasu wykarczowałam. Jeszcze młotek mi się zaraz rozwali. Ja wale, ile kłód. Nie, naprawdę, ekonomię tu dowalili. Oh. Ekonomię i ilość drzewa potrzebnego na ten. Zbudujemy nowy dom, zbudujemy nowy dom. Dobra, jak tam ta moja laska? Zaraz pewnie ode mnie odejdzie. Domek myśliwego. Kurnik będę mogła mieć niedługo. Ja no nic sobie go. Utrzana peleryna. O. Co? Mianownicie, płacić według.
A, no, w sumie. Dobra, proste skórzane buty. Jeszcze sobie kupiłam. No masakra. No właśnie taki mam pomysł. Dobra, dobra, to się tak nie mądralinuj. Brak drewna. Bez szczegóły. Doręcz, nie doręcz. Magazyn drewna. Żona potrzebuje. Teraz widzisz, jak to ja mam cię. Lepiej się tak nie mądralinuj. A ja za sobą. No, tak se wybrałeś rolę.
Wiesz co, mogę ci tak powiedzieć? Nie. Chciałeś panią? Jebaj na nią. Jakie to teraz prawdziwe, nie? Masakra. Ale przynajmniej głodna nie jest. Ty, no ja do usranej śmierci tego nie zrobię. Ja muszę jeszcze popolować, żeby mieć co jeść. Zbieraj patyki jakiejś rzeczy. Już zobacz, jaka jestem głodna. Bić się możesz. Jesteś brudny. A co mnie obchodzi, że jestem brudny? Ano. Dobra. Myślę, że na dzisiaj styknie mi. Bo ja muszę popolować, muszę sobie poukładać to wszystko w głowie. Dzięki, kochani, że ze mną byliście. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do następnego razu. Ba, 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 ba.